Policja przeszukała punkt pomocy humanitarnej na Podlasiu, alarmuje Grupa Granica, punkt należący do Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Według Grupy Granica uzbrojeni policjanci wkroczyli na teren prywatny, przesłuchali wolontariuszy. To kolejna próba zastraszania osób niosących pomoc humanitarną, uważają organizacje pozarządowe. Polacy chcą dymisji wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Prawie 90% ankietowanych przez Instytut Badań Polster dla Superekspresu odpowiedziało twierdząco. Mejza oficjalnie jest na urlopie. Na koniec o tym, jak chronić pupila przed skutkami sylwestrowych strzałów. Po hucznych imprezach sypią się ogłoszenia o spłoszonych i zagubionych zwierzakach. Dlatego weterynarze i miłośnicy zwierząt z Łodzi namawiają do zaczipowania psa. Pod skórę wszczepia się urządzenie wielkości ziarenka ryżu z unikatowym numerem. Dużo łatwiej jest odnaleźć psa, który uciekł, na przykład przestraszony wystrzałem fajerwerków, jeżeli on jest oznakowany mikrochipem, a ten numer znajduje się w bazach danych. Przekonuje Bartłomiej Juszczak ze Stowarzyszenia Psa Rasowego Kennel Club. Chipowanie psa u weterynarza trwa tylko chwilę, kosztuje kilkadziesiąt złotych. Sport, Mateusz Warianka. Legia Warszawa złapała oddech i wydostała się ze strefy spadkowej Ekstraklasy. Po serii kompromitujących meczów pokonała 4-0 Zagłębie Lubin. Drużynę odmienił Aleksander Wukowicz, który wrócił na ławkę trenerską. Miałem czas tylko tak naprawdę na rozmowę. Rozmawiałem tak, jak uważałem, że powinno się rozmawiać z ludźmi dorosłymi w tym momencie. W innym zaległym meczu Górnik Zabrze pokonał 2-1 Raków Częstochowa. Na węgierskiej Premier League Łukasz Fabiański obronił rzut karny, ale to nie pomogło jego drużynie. West Ham przegrał 0-2 z Arsenalem. Mecz na ławce swojego Southampton oglądał Jan Bednarek. Jego drużyna zremisowała 2-2 z Crystal Palace. Brighton Jakuba Modera przegrał 0-1 z Wolverhampton. Polak rozegrał cały mecz. A w Poznaniu dziś rusza kawaliada. W imprezie wezmą udział gwiazdy jeździectwa z całego świata. Z mistrzem Europy Niemcem André Timanem na czele. Zawody cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zaznacza Jędrzej Solarski, wiceprezydent Poznania. Mamy ponad 20 państw czterech kontynentów, czyli też rzeczywiście ogromne zainteresowania, to znaczy, że Poznań kawaliada konie to rzecz absolutnie atrakcyjna dla zawodowców i dla amatorów. Kawaliada Tour w Poznaniu potrwa do niedzieli.
dni, gdy przy nas wiernie były. Śpiewamy i by dziś się nie smuciły. Kobiety, które kochali. Salon i serwis marki Audi. Dealer Audi Sport. Centrum Flotowe zaprasza. Wejdź do świata Audi i poznaj nasze innowacyjne podejście do sprzedaży i usług serwisowych. Odwiedź nas w salonie Audi Centrum Toruń, ulica Sieradzka 4, www.audicentrumtoruń.pl. Z Włocławka to zaledwie 40 minut jazdy. Audi. Przewaga dzięki technice. Najpiękniejsze choinki świąteczne. Jodły kaukaskie, świerki pospolite, srebrne oraz serbskie. Cięte oraz doliczkowe. Zapraszamy do spółki w Wichowie 63A, koło Lipna, do Włocławka, przy ulicy Jana Pawła II. Dzień i noc aż po świt, Radio Hit.
bliżej jesteś, 19 minut po godzinie 10. My jesteśmy z Wami blisko od 25 lat i to się nie zmieni. 19 minut po godzinie 10. Czas zacząć więc godzinę, przygodę z naszą płytoteką, płytoteką Radia Hit na fali 107,6 FM. Teraz trochę świątecznych piosenek. Najpierw akord w piosence Grudniowy wieczór, następnie styl będzie życzyć nam wesołych świąt. Pierwsza gwiazda świeci już, pierwsza gwiazda świeci już, a białe pola ścina mróz, a białe pola ścina mróz, gdy świeca pachem poi nas. Wiem, że już nadszedł czas. Małej stajence rodzi się nasza nadzieja w Panu jest. Na lepsze dni, spokojne dni, kolęda w sercach brzmi. W sercach brzmi. Ten wieczór grudniowy wszystkich, nadzieja dla rodzin. Ten wieczór grudniowy w Betlejem się rodzi, nadzieja dla wszystkich, wszystkich nas. Czy wieczerzy blasku świec, w tej wieczerzy blasku świec, kruszymy lony naszych serc, kruszymy lony naszych serc, kawałek chleba łączy nas. Wiem, że już nadszedł czas, a jedna noc zmieni świat, pogasną spory wielu lat. Rzeki łez zamienią się w grudniowy piękny dzień, piękny dzień. Ten wieczór grudniowy w Betlejem się rodzi, nadzieja dla wszystkich.
dzisiaj zaśpiewamy wesołych świąt. Życzymy dzisiaj wszystkim wesołych świąt. Kolędy niechaj brzmią wesołych świąt, dalekim i tym bliskim wesołych świąt. Wesołych świąt, życzymy dzisiaj wszystkim. Wesołych świąt, kolędy niechaj brzmią. Wesołych świąt, dalekim i tym bliskim. Wesołych świąt, wesołych świąt. Radości i w zgodzie, taki dzień jak dzisiaj nie zdarza się co dzień. Szczęścia i dostatku od życia czekamy, w domu przy opłatku razem zaśpiewamy. Wesołych świąt życzymy dzisiaj wszystkim. Wesołych świąt, kolędy niechaj brzmią. Wesołych świąt, dalekim i tym bliskim. Wesołych świąt, wesołych świąt. Wesołych świąt, życzymy dzisiaj wszystkim. Wesołych świąt, kolędy niechaj brzmią. Wesołych świąt, dalekim i tym bliskim. Wesołych świąt, wesołych świąt. Taksówki Rzeszów jest 91-91, oferujący płatność kartą we wszystkich autach. Yeah.
Tak jak widać, w tej chwili są problemy z uruchomieniem radia przez internet. Prawdopodobnie serwery są zapchane i jedyny sposób odbioru to jest FM. Zabrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy. Tylko u nas promocyjne ceny. Zapraszamy na ulicę Ptaszą 3 do siedziby Radia Hit. Radosnych świąt w hitowych rytmach życzy redakcja wraz z drukarnią i wydawnictwem muzycznym Marfix.
Dla Zofii. Czerwoną kwiatką kolorową.
Gramy hit za hitem w Radiu Hit. Reklama. Piąteczna promocja. 30% taniej. Złote obrączki, łańcuszki, bransolety, kolczyki, pierścionki do 30% taniej. Biżuteria srebrna. Piosenka Meksykańska dziewczyna znajduje się również na tej płycie. We Włocławku na ulicy 3 Maja i Galerii Wzorcownia. Kupujemy złoto i srebro po najwyższych cenach. Z kolei walce, które można było usłyszeć, znajdują się również tutaj. Jest to oczywiście wiązanka walce, to jest ta piosenka.
że 3 minuty, godzina 11 i punktualnie o 11 zapraszam na kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata oraz na serwis lokalny. Potem startujemy z Jan-Markiem rozmaitości. Tak jak zaczęliśmy świątecznym akcentem, tak też zakończymy dzwonków dźwięk teraz na 107.6 FM na następną godzinę z protopeką Radia Hit. Zapraszam po godzinie 19. Zapraszam na wiadomości na Radio Hit. Pandemia, Rosja, energia.